Dzień dobry, serdecznie witam. Wiele razy mówiłem Państwu, że jeżeli projektujemy panele fotowoltaiczne, instalację fotowoltaiczną, to warto o 20% dać więcej paneli fotowoltaicznych niż moc falownika. Niestety większość doradców mówi inaczej, jeden do jednego, i potem każdy z Państwa myśli o tym, żeby dołożyć sobie dodatkowe panele, żeby zwiększyć produkcję ze swojej fotowoltaiki. Często jest tak, że nie mamy już miejsca na dachu od strony południowej, w związku z tym proponuje nam się stronę wschodnią, a dużo częściej stronę zachodnią. W tym momencie chciałem policzyć i zobaczyć, co nam to da, jak to się opłaca, czy koszt wydania pieniędzy się zwróci i czy w ogóle warto wracać do tematu paneli fotowoltaicznych już po zakończonej inwestycji w te panele, czyli czy warto dokładać te 20% więcej paneli od strony wschodniej albo zachodniej. Zapraszam na odcinek. Rok temu zrobiłem film Moc paneli PV zawsze musi być większa od mocy falownika, gdzie mówiłem i udowadniałem to, dlaczego uważam, że panele powinny być o 20% mocniejsze w Polsce niż falownik. Okazało się, że wielu z Państwa wzięło to do serca, ale też akwizytorzy namówili wielu z Was, żeby założyć moc paneli równą mocy falownika. I w tym momencie pojawia się dyskusja, zapytania do mnie, jak i na forach internetowych, że chcecie dołożyć panele, żeby mieć większą produkcję. Bo jest taka możliwość, macie po prostu falownik na tyle wytrzymały, że spokojnie możecie dołożyć mu dodatkowe 20%, z tym, że zastanawiacie się, czy warto dołożyć od południowej strony do istniejących już paneli, czy jednak na przykład od strony wschodniej lub strony zachodniej. Bardzo ciekawy temat, oczywiście ekonomicznie nie do końca opłacalny, ponieważ przyjazd ekipy, która nam dołoży te parę paneli, no ja założyłem, że 1 kW w piku, to jest dodatkowy koszt tych 3000 zł za ich robociznę. Nie dziwne, ponieważ oni mają dużo pracy i mogą w tym samym czasie pojechać gdzie indziej, gdzie będą robili całą instalację i faktycznie zarobią taką dniówkę. Pomijamy kwestie ekonomiczne, zajmiemy się, czy faktycznie lepiej założyć to ze strony wschodniej, czy może dołożyć ze strony zachodniej. Skorzystam w tym celu z kalkulatora opłacalności fotowoltaiki, który stworzyła Unia Europejska. Też zrobiłem film, jak ten kalkulator, jak się nim posługiwać, jak go wykorzystywać. Tu jest ta strona internetowa. Proszę bardzo, mamy ten kalkulator. Tutaj ja zawsze staram się do wszystkich filmów w tym samym miejscu umiejscawiać swoją instalację fotowoltaiczną, tą przykładową, do obliczeń. Robię to na lotnisku Nowym Mieście nad Pilicą, dokładnie na granicy dwóch gmin, ponieważ po pierwsze jest to charakterystyczne miejsce, zawsze łatwo mi go znaleźć i wiem, że każde moje obliczenia do filmu, dla Państwa będzie w tych samych warunkach liczone oraz wiem, że w tym miejscu nie ma żadnego dziwnego cienia, którego bym nie przewidział i te obliczenia mogą być niewiarygodne. Na lotnisku z reguły nie ma cienia. Obliczenia dokonałem w stosunku do pogody z 2016 roku. To nie ma znaczenia, ale po prostu wybrałem 2016 rok. Zrobiłem obliczenia przy stałym kącie paneli 36 stopni. Kierunek wschód, południe, zachód dla 1 kW w piku oraz kierunek południe dla 5 kW w piku, czyli dokładnie to, co już mamy. Wszystkie dane zostały wrzucone do Excela, zostały przeze mnie odpowiednio obrobione. Pierwsza sprawa, tu mamy już te poszczególne dane wpisane, to jest po 8000 linijek danych. Pominiemy ich obrabianie. Pierwsza istotna sprawa, roczna produkcja. Ile w ciągu roku produkujemy z 1 kW w piku paneli fotowoltaicznych, które są umieszczone dokładnie w kierunku południowym? 993 tysiące kWh. Jeżeli te same panele odwrócimy w kierunku na wschód, uzyskamy produkcję 823 tysiące kWh, a jeżeli na zachód, mniejszą produkcję, bo 778 kWh. Nie dyskutujmy, czemu na zachodzie mniejsza jest produkcja, a na wschodzie większa. Takie są rzeczywiste dane. Są to dane meteo, wiarygodnych źródeł i udostępnionych przez Unię Europejską. Każdy z Państwa może z tych danych skorzystać. Czyli widzimy, że
Umieszczając panele w kierunku na wschód, ich roczna produkcja wyniesie tylko 83% tego, co by zrobiły, produkowały będąc w kierunku południowym, a skierowane na zachód, ich roczna produkcja wyniesie 78% w stosunku do tego, co by produkowały w kierunku południowym. Już tutaj widzimy, że ta produkcja będzie mniejsza, dużo mniej opłacalna, ponieważ za te panele musimy zapłacić dokładnie tyle samo. W związku z tym zawsze warto je umieszczać w kierunku południowym, jeżeli oczywiście mamy miejsce na dachu. Tutaj założyłem, że mamy już 5 kW w piku na południe. Dokładamy ten 1 kW w piku na wschód lub na zachód, czyli widzimy, że w kierunek południe plus wschód mamy 117% większą produkcję po dołożeniu 1 kW i w kierunku zachodnim 16% większą produkcję po dołożeniu na kierunek zachodni. Druga istotna kwestia, o którym Państwu mówią, to dzięki temu, że umieścimy panele w kierunku zachodnim, uzyskamy większą autokonsumpcję, ponieważ my korzystamy z energii słonecznej po południu i ta produkcja dzięki temu będzie przez nas od razu spożywana, a nie przekazywana do magazynu energii, gdzie odbierają nam 20%. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, nadchodzą zmiany w OZE i nowi prosumenci nie będą mieli już takiej możliwości odkładania prawdopodobnie energii w magazynach energii. Wybrałem dwa dni charakterystyczne w roku, równanoc 20 marca. Tutaj mamy 2016 rok, marzec, 20 dzień, godzina 00:10, pierwsza 10, druga 10 itd., itd. I mamy produkcję w kilowatogodzinach, w poszczególnych godzinach z instalacji 5 kWp skierowanej na południe. W sumie 2422 kWh, taką produkcję 20 marca 2016 roku nasze panele ustawione w Nowym Mieście nad Pilicą na lotnisku by miały. Tutaj mamy z tego samego dnia, z tej samej lokalizacji produkcję z paneli, które są na wschód skierowane, a tutaj z paneli na zachód. Widzimy, że kierunek wschodni dał nam 642 kWh, a kierunek zachodni tylko 464 kWh. Zsumowałem kierunek południowy i wschodni. Proszę pamiętać, że kierunek południowy to jest 5 kW w piku, wschodni 1 kW w piku. Uzyskaliśmy rozkład godzinny produkcji. Produkcja jest większa o 27% niż bez tych paneli, czyli dołożyliśmy 20% energii w panelu, przyrost energii 27%, czyli więcej niż dołożyliśmy tutaj w tym dniu, konkretnie w tym dniu zyskaliśmy na tym. W kierunku południowego dołożyłem kierunek zachodni, uzyskaliśmy 2886 kWh, czyli przyrost o 19%. Jak to wygląda na wykresie? Sam kierunek południowy, od 5 rano do godziny 18 jest produkcja. Mamy szczyt mniej więcej 300 watów. Kierunek wschodni od godziny 5 mamy pik, potem ta produkcja nam maleje do 50 watów. Kończy się o 18, czyli tak samo jak w kierunku południowym. Tutaj mamy zsumowane te dwa kierunki. Proszę zobaczyć, że produkcja w szczycie jest trochę większa. Dochodzi prawie do 400 watów, mamy więcej energii, ponieważ mamy więcej paneli fotowoltaicznych o 20%, ale tego efektu wow nie ma. Jeżeli popatrzymy to samo w kierunku zachodnim, czyli południe jest identyczne, kierunek zachodni widzimy, że około godziny 6 rano nastąpiła produkcja fotowoltaiki, ale też skończyła się równo o 18. I też widzimy, że w godzinach popołudniowych tego efektu wow, tego efektu, że mamy więcej autokonsumpcji nie ma. To oczywiście jest równanoc, kiedy słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, zachodzi dokładnie na zachodzie. Drugi przykład to jest najdłuższy dzień roku, czyli ekstremalny moment, kiedy słońce wschodzi już na północnym wschodzie, zachodzi na północnym zachodzie. Dzień jest bardzo długi, wydłużony i każdy z nas zauważał od godziny 18,
że jeszcze słońce jest bardzo wysoko, mocno świeci, a nasze panele już są zacienione, ponieważ są równoległe do kierunku słońca i fajnie mieć panele skierowane na zachód, które by przez te parę godzin jeszcze łapały słońce. Pobrałem dane na dzień 21 czerwca. Tutaj mamy produkcję godzinną. W sumie w tym dniu produkcja wyniosła 18,8 kWh. Jeżeli popatrzymy na kierunek wschodni, produkcja wyniosła 3000 Wh, kierunek zachodni prawie 4000 Wh, czyli 4 kWh energii elektrycznej. Również sumowałem kierunek wschodni, sumowałem kierunek zachodni, tak jak mówiłem, 5 kWp południe plus 1 kWp wschód, 5 kWp południe plus 1 kWp zachód. Jeżeli chodzi o kierunek wschodni, produkcja była większa o 17%, czyli mniej niż dołożyliśmy paneli. Jeżeli chodzi o kierunek zachodni, produkcja była większa o 21%. Tutaj zyskaliśmy większą produkcję niż mniej mamy procentowo dołożonych paneli. Jak to wygląda na wykresie? Południe mamy od godziny 5 produkcję do godziny 20, o maksimum około godziny 13. To jest 3 kW produkcji energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o panel z kierunku wschodniego, mamy początek o godzinie 6 rano. Bardzo słaby, bardzo niski. O 8 pojawia się większa produkcja i ciągnie się do godziny 19. Po sumowaniu tych produkcji uzyskaliśmy taki wykres, czyli bardzo zbliżony do tego południowego, troszkę mocniej podbity. Muszę zobaczyć ten początek dnia do godziny 8. Tak naprawdę ta nasza autokonsumpcja zbyt dużo nie zyskuje. Jeżeli chodzi o kierunek zachodni, wykres 5 kWp jest identyczny oczywiście. Kierunek zachodni, początek produkcji jest około godziny 6 rano, ale tak naprawdę o 8 rano następuje większy przyrost. Produkcja ciągnie się do 20 godziny. Ciągnie, czyli widzimy, że ta produkcja nie jest zbyt wysoka, jest na poziomie 500 watów i po sumowaniu widzimy, że tak naprawdę początek dnia jest bardzo podobny jak w przypadku pierwszego panela, a końcówka dnia mamy tutaj pewne takie wydłużenie produkcji między 16 a godziną 18, kiedy zatrzymała się powyżej 1000 watów. Ale potem w miarę szybko maleje i tak naprawdę znowu między godziną 18 a 20, muszę zobaczyć, nie mamy aż tak dużo energii, żebyśmy ją mogli autokonsumować. Oczywiście cała ta produkcja między godziną 18 a 20 zostanie przez nas zużyta, ponieważ my na pewno bierzemy około 500 watów energii elektrycznej w tych godzinach na swoje własne potrzeby, ale tutaj nastąpi ten podobny efekt i jeżeli zwiększymy ten wykres o 20%, to też będziemy mniej więcej tą energię brać. Przypominam, że kierunek południowy daje nam około 20% więcej energii w ciągu roku niż panele skierowane na wschód lub na zachód. W związku z tym ten efekt większej autokonsumpcji naprawdę nie jest aż tak wielki, aż tak wartościowy, że warto z niego korzystać i dlatego myślę i powtarzam to po raz kolejny, jedynym wyjściem, jeżeli bardzo musimy dołożyć panele, jeżeli widzimy, że faktycznie warto jest mieć więcej paneli fotowoltaicznych niż mamy założone, to proszę je również w kierunku południowym zamontować. Chyba, że nie mamy miejsca na dachu już na tej pałaci dachowej w kierunku południa, wtedy obojętne, czy założymy je w kierunku wschodnim czy zachodnim, ponieważ widać, że na wykresie, że nie ma jakiejś tam większej różnicy między produkcją z tego kierunku, a produkcją z tego drugiego kierunku. Dziękuję za lajki, dziękuję za subskrypcję i serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.